Szanowni Państwo, witam na dzisiejszym spotkaniu, na konferencji prasowej. Przepraszam za mój głos, dlatego że też jestem człowiekiem i też mnie dosięgła jakaś doległość, dopadłość. Dzisiejsze spotkanie będę mówił krótko, bo mam zakaz mówienia. Poświęcone jest zmianom w ustroju samorządów terytorialnych. Otóż z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego chcemy nadać sołectwom osobowość prawną. Sołectwo będzie dysponowało majątkiem, prowadziło działalność na własną odpowiedzialność, a sołtys będzie tą osobą, która będzie zarządzać tym. Jest to niezmiernie ważne i istotne, dlatego że dzisiejszy rozwój gospodarczy i podejmowanie inicjatyw wymaga od sołtysa dużego zaangażowania. Rady sołeckie mają duże możliwości wykonywania zadań społecznych dla obywateli, rozwojowych. W tej chwili obserwuje się niestety centralizację władzy. Władza z tych najniższych szczebli jest centralizowana. Przykład takiej nierozsądnej władzy jest na szczeblu wojewódzkim, gdzie mamy dwa szczeble, Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki. Wiele zadań się powiela. Tam proponujemy likwidację wielu zadań w urzędach wojewódzkich. Natomiast w przypadku sołectw osobowość prawna dla sołectwa, sołtys zatrudniony jako urzędnik gminy, zatrudniony i ubezpieczony, oczywiście za minimalne wynagrodzenie w wysokości połowy najniższego wynagrodzenia, to jest dzisiaj kwota 1000 zł. Odpowiedzialność sołtysa jest bardzo duża, każda rzecz w miejscowości odbywa się przy udziale sołtysa. Dobry sołtys praktycznie codziennie powinien być zaangażowany i codziennie poświęcać czas swojej miejscowości i rozwiązywaniu problemów. Stąd nasze w dzisiejszym spotkaniu uczestniczą sami sołtysi, a więc Jolanta Piórkowska, sołtys Rzeplina, szef sołtysów jarosławskich. Dziewczyny, Olga Oczak, Czelatyce, przepraszam, Cząstkowice, sołtys Cząstkowic. Wiesław Storek, Ostrów Miejscowy sołtys. Zbyszek Micał, Miłocin, sołtys. Jeśli mógłbym, dwa zdania. Szanowni Państwo, sołtys jest lokalnym liderem. Jeśli jest wybrany, więc ma duże poparcie wśród społeczeństwa. Praca nasza jest nade wszystko dla społeczności. Organizujemy różnego rodzaju imprezy. Mam tutaj na myśli, począwszy od Dnia Seniora, spotkania opłatkowe, noworoczne, choinka dla dzieci, turnieje tenisa stołowego, dożynki. To wszystko koordynuje sołtys. Ta praca sołtysa nie jest do końca zauważalna przez burmistrzów, wójtów. My niekiedy dokładamy do różnych imprez z własnej kieszeni, dlatego że chcemy, żeby nasze społeczeństwo, nasi mieszkańcy po prostu byli zadowoleni z naszej pracy. Mamy fundusz sołecki, który możemy dysponować, ale tak jak mówię, to są takie, a nie inne pieniążki, które są na rozwój gminy. Tutaj to dofinansowanie czy przyjęcie tego projektu daje nam większe możliwości do działań. Każdy z nas tutaj, czy koleżanka Jolanta, czy kolega, czy koleżanka Olga, wkładamy nie tylko serce, bo jak wiecie, żeby coś zrobić, no trzeba też mieć środki finansowe. Uważam również, że są darczyńcy. My chodzimy, staramy się, aby otrzymać pewne takie, a nie inne dofinansowanie. Ale tak jak mówię, niekiedy są to nasze pieniądze. Chcę tutaj dodać, zanim jeszcze koleżanki się będą chciały wypowiedzieć, że sołectwo, sołtys dysponowaliby mieniem komunalnym, które znajduje się na terenie danej miejscowości.
Więc to nie tak, że gmina, tak jak w tej chwili gmina, jest uchwała Rady Wiejskiej, Rady Zebrania Wiejskiego albo nie ma. Natomiast w nowym układzie w dyspozycji właśnie Rady Sołeckiej i Sołtysa byłoby mienie komunalne. Przy różnych okazjach, okolicznościach, spotkaniach właśnie często się słyszy, że Sołtys jest takim ogniwem łączącym wieś z urzędem gminy, z burmistrzem w powiecie, posłem czy w urzędzie marszałkowskim. Również słyszy się, że jest fundamentem, ale zauważa się to tak na przestrzeni, że te kompetencje Sołtysa są uszczuplane, że nie jest to tak do końca ładnie to tak wygląda, jak to po prostu nieraz słyszymy i mówi się. Dzisiaj nie ma Sołtys nic praktycznie poza drobnym ryczałtem za zbieranie podatków, natomiast jest to takie symboliczne wynagrodzenie, połowa najniższego wynagrodzenia. Najniższe wynagrodzenie 2000 zł, a tu by było 1000 brutto, 1000 brutto.